Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Tower Manager. Oczywiście, co powiem na początku, na samym starcie, że aktualnie trwa wyprzedaż na Steamie dotycząca kuchni. Także odbierajcie, śmiało kupujcie fajne przeceny, a my zaczynamy nową grę. Chciałam już od dawien dawna nagrać sobie tutaj tą grę, ale, no tak zwlekałam, mówię kurde tu, tam, siam, to nagrywam. I tak nie za bardzo chciałam, ale przyszedł ten moment, kiedy chcę i po prostu mam na to ochotę, także wersja V1.0.12 ten myślnik 3, także zaczynam sobie nową gierkę i ładujemy gierkę. Oglądałam to na streamach u TikTokerów. Myślę, że może mi się spodobać pod względem samej grafiki i samej działalności, ale pierwsze wrażenie, jak odpalamy, zawsze jest, jakie jest, tak? Także zobaczymy, czy nas porwie. Okej. Kurde, teraz nie wiem, czy ta grafika nie będzie taka, aż że się będzie zacinać, ale mam nadzieję, że nie. Jak na razie powoli poruszam. O kurde, powiem wam, że troszeczkę przypomina mi... Nie wiem, Metina. Nie wiem, otwórz drzwi tawerny. No, jest ładnie. Nie powiecie, że nie. Otwórz drzwi zamknięte z drugiej strony. Znajdź wejście do tawerny. Zobaczmy sobie tutaj. Mamy ładny budyneczek. Jakieś odgłosy tego wiatru są. I to jest świetne. Ja sobie tylko przyciszę słuchawki, żeby słyszeć jak najmniej i żeby jak najbardziej, najlepiej grać. O, tutaj widzimy od zewnątrz pająki. Tutaj... Mamy drewno, będziemy mogli chyba ciąć drewno z tego co pamiętam, tam jest woda, mamy drzwi. Pozbądźmy się tych desek, okej. Czy trzymaj albo sprzątać, okej, czyli musimy tak jak zawsze w każdych grach posprzątać. No myślę, że ta gra naprawdę ma fajny potencjał. Dość kartonowa można by powiedzieć, znajdziemy się do tawerny, okej. Tu jest trochę czysto, brudno. Sprzątanie tawerny, utrzymuj tawernę. Tutaj mają pickaxe, piony, tab. Okej, czyli zawsze jest pod tabem coś tam, tak? Dobra, idziemy otworzyć drzwi tawerny. No troszeczkę tego syfu jest. Dobra, idziemy. Teraz przytrzymujemy. I mamy drzwi do tawerny. Bosko, naprawdę piękny jest widok. Tam w ogóle ludzie chodzą. Ja myślałam, że nie chodzą. Okej, oczyść tawerny do 50%. Mamy miotłę, mamy mopa, mamy ręce, mamy jakieś filiżanki. Także posprzątamy sobie tutaj to. Nie potrzebuję tego teraz, ale ja chcę właśnie to wyrzucić. Czy da się to jakoś wyrzucić? Nawet z myszy jest ekwipunek. Nice. A zobaczmy, co jest ekwipunek. Zasoby, dekoracje, meble. Ej, fajnie rozwinięta gierka. No na pierwszy rzut oka naprawdę mi się podoba. Nie potrzebuję tego teraz. Okej. Czy mamy sobie posprzątać to też. Tutaj też. Chociaż 50%. Czyli posprzątajmy po prostu to, co jest widoczne tutaj. Mop. To będzie raczej mop. Oj. Tak. Nazwali go mopem, a to jest po prostu miotła. Można. Dobra. Czyścimy sobie tutaj. W ogóle z pierwszej osoby jest. Ja myślałam, że to się gra jakoś z trzeciej osoby. A to wszystko jest z pierwszej osoby. No, a to jest też w sumie fajnie. Nie ma co. Dobra, idziemy dalej. Plamy pozamiatać. Tutaj nic nie ma. Tutaj są... To wszystko porozwalane, co oni tak? Dobra, i teraz ręce sprzątamy. Tutaj nie potrzebujemy tego teraz. Tutaj mamy do aha. A tu jeszcze mamy plamę. No, a posprzątaj. Tutaj już nic dookoła nie mam. Idziemy teraz tu. Tu mamy jakąś do sprzątania. Tutaj też tego nie możemy. Dobra, sprzątamy tylko to, co możemy tak naprawdę. No, w sumie... Okej, więcej już nie możemy. Tych wielkich stert śmieci po prostu nie da się przenieść. Może znajdę coś, czym dałoby się je przykryć. Znajdź coś... Ale tam ludzie chodzą faktycznie, lol. Okej, czyli szukamy tych takich do przykrycia. Dobra, gdzie to jest? Tutaj. Mamy. I teraz co? I teraz mam podejść, ukryć to z... Okej, mam ukryć. Dobra, no to na razie ukryjemy. Dlaczego by nie? Ukryte. Idziemy, dobieramy. Mamy w ogóle swoje własne biuro? Wow.
Czas zamówić piwo. Okej, okay, czyli najpierw. Wow. Zakupy, zasoby. To jest biuro w Doverem. Potrzebujemy do zarządzania. Są niezbędne zasoby. Okej. Okay. Okej, okay, reputacja. Mamy poprawa, dostawa. Mamy zasoby. Mamy piwo. Dostawa. Poczekaj na wóz z towarem. Okej. Okay. Poczekaj na dostawę. Gdzie to będzie? Dostawa. Po złożeniu poczekaj na wózek z surowcami. Czyli to będzie tutaj. Jedzie nasz powóz, a tutaj jest woda, tak? Ok. Kręcić. What the fuck? Będziemy kręcić wodę. Mamy wodę. Wow. I co, możemy to upuścić tutaj? Na przykład? Nie no, boskie. Podoba mi się, jak ten koń drepcie. Oddaj piwo. O, i mamy 5 piw. Czy wylałam tę wodę? Nie. Nowe zadanie. Napraw znak. Gdzie mamy znak? Tutaj gdzieś. Możemy to zdjąć. Dziękuję, bo z tych okien to takie do dupy to wygląda. Zaraz będziemy to wszystko zajmować. Idziemy. I tu ludzie naprawdę chodzą. Czy można ich zaczepić? Dzień dobry. Czy można cię zaczepić? Nie, ale ona nas obchodzi. Nice. Tam, jakie widoki tam, co tam jest? Tam jest wiatrak, tutaj też co jest? Kurde. Nieźle. Aha, czyli naciskamy to i naprawiamy znak. Bazliszek. Niebieski żarłok. Duży koń. Gruby kogut. Niebieski bazyliszek. Duży elf. Przejmy smok. Okej, okay, czyli po prostu nasza tawerna jakoś tak będzie się nazywała. To mi się podoba. Przejmy smok. O Jezus. Ale tu chodziło o jakiś tam nietoperz. Aha, no są takie różne. Królik nawet był. Ja lubię króliki. Ale brzydko to wygląda ten królik. Kogut, jakiś taki ten. Weźmiemy tego smoka. O. Uprzejmy smok. No i spoko. Mamy uprzejmy smok. Niech będzie. Okej. Okay. I co? Otwieramy. Czyli przekręcamy sobie znak. A, tu. Jesus Christ. Open your tavern. Wróć do baru. No i jesteśmy w barze. I teraz co? I tu jest co? Piwo. O kurde. To jest ciekawe aż. Robienie drinka. Kliknij otworzenie. Przytrzymaj, aby nalać do kubka. Zwolnij, gdy strzałka znajduje się na żółtym lub zielonym obszarze. Jeśli rozlejesz napój, nie zapomnij po sobie posprzątać. Okej. Okay. Nice. Nice. Perfekt. Będziemy lać. Dobrze. O kurde. I ostatnie. Niech będzie. Świetnie. Dzień dobry, czy ktoś przyjdzie? Oprócz pierwszego klienta. Dzień dobry, ja bym chciała w tawernie tutaj. Zapraszam do mojej tawerny. Tutaj, tawerna smok. Tawerna smok. Uprzejmy smok, tawerna wita. I o zdrowie wszystkich pyta. Tutaj w smoczym naszym mieście coś tam napijecie się wreszcie, o. I trudno. I taki nasz slogan. Nie zapamiętam go za cholerę, ale będzie ciekawie. Dzień dobry. Cześć, jak ci widzę. Jakieś te krasnoty wierzą w piwo. Coś tam gada. Dobra, jedno piwo. Dzień dobry. Proszę bardzo. Aha, dobra. I ona sobie tą pije. Okej, okay, można? Uiii, to samo, dobra. Bok. Niech ona tutaj, tutaj będziemy mieć kolejnego. Bo mamy 3 miejsca. Ciekawe, fajnie to się zapowiada, fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że podobać mi się będzie w dalszym ciągu, bo jakby, o widzicie, tutaj piece są, tutaj będą te właśnie steki, nie steki i inne takie rzeczy. A ja lubię tawernę, no nie ukrywajmy, ja lubię.
Da się to rozlać? Chyba tak. A, tu. I tu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Okej, okay, mamy. Mamy tutaj pierwszego naszego i mamy, aby zarabiać pieniądze, musisz obsługiwać gości. Możesz też przygotowywać zamówienia w innym miejscu pracy. Okej. Okay. Nie zapomnij posprzątać po kliencie. No oczywiście. Dobra, i pieniążki wleciały. Obsłuż więcej klientów, nie ma problemu. Co my tu mamy? Brak czystej wody. Tutaj musimy tą wodę, aha, do mycia pewnie. Ej, no dawaj. Mamy. I co? I teraz co? Aha. O kurde, i teraz co? I tu szuruburu? Szuruburu, a teraz co? Na stole. Okej. Dobra, to ktoś tam jest. Dzień dobry. Dzień dobry. O nie, tu jeszcze. Mop. Tak. I ścieramy sobie ten brud po tych ograch. Normalnie masakra. Teraz jak mam to umyć? Bo nie przeczytałam tak szczerze. To ma się tak myć? Aha, już. Okej. Okay. Czaję bazę. Dzień dobry, proszę bardzo. I teraz to. Dobra, i teraz to tutaj. I mamy te kubki i musimy to trzeć. No tak, wiem, no. Ale to już myje. Spoko. A ja robię szybko wcześniej. Idziemy tu. I kręcimy. Mamy wodę. Przynieść wodę ze studni. No przyniesiona jest. No, oczywiście tu jest napełniona. Umyj brudne kubki. No brudne naczynia ja wiem już jak myć. Mamy? Nie mamy. Ale tutaj zdobędziemy. Dzień dobry. Ale ja nie mam więcej tego. Piwa. Muszę zamówić piwo najpierw. Gdzie ja mam tu? Tu mam. Jesus Christ, tabelna do prawa, ustawa, w ogóle tabelna. Wow, dużo się da. Fajnie. Zasoby, myślę, że ile my mam pieniędzy? Dobra. Zamówiłam dużą dostawę piwa, ale aktualnie gdzie mam iść? Tu. Zaraz tam przyjdę. Dobra, i mamy jeden kubek do umycia, myjemy. Umyty jest. Zwiększ swoją reputację, jasne, nie ma problemu. Czaję bazę. Idzie ten koń? Ale pięknie. Naprawdę pięknie wygląda. No już. Dzięki. Okej, teraz. Lecimy. O nie, bad piwo. Lepiej tak na pomarańczowy. O, tak. Na spokojnie to wszystko. Że wiadomo, te kubki się zaraz skończą, nie? Ja nie wiem, jak te kubki przenieść. Chyba trzeba z jednego tam do drugiego. Dobra. Dawaj piwo. Proszę. Nowy poziom. Nice. Ulepszenie tawerny. Po osiągnięciu nowego poziomu reputacji możesz ulepszyć tawernę. Jeśli masz wystarczająco dużo pieniędzy. Okej. Okay. Ulepsz tawernę na następnego poziomu. Dobra, zaraz. Najpierw myję kubki. No tak, bo tu nie będzie zmywarki, nie? No wiadomo. A teraz gdzie jest? Tutaj przenoszą się te kubki? Tak. Dobra. Ui. Tam miejsca już chyba nie ma. Jest. A.
A nie. Chyba tego kubka już nie umieszczę, nie? Teraz tak, czystość. Już zaraz. O, dziękuję. Czystość, mop. O, ktoś przyszedł. Dobra, dzień dobry. A tutaj. I mamy trzy kubki. Dobra, i teraz tak. Co ja mam zrobić? Ulepszyć do nowego poziomu. Komputer. Mamy poprawkę chyba i tak. Tutaj mamy level pierwszy i możemy kupić kosz na śmieci. Jak to ładnie wygląda w ogóle, jak bajkowo. Ja uwielbiam takie gry. Nie wiem, czy wy też, ale ja uwielbiam takie gry. To jest dla mnie mega duża satysfakcja, jak ja widzę takie gry i chyba zaczniemy grać w takie gry. Czekam na mitologię i na inne rzeczy. I będziemy sobie grać w takie gry. Znaczy będę grać, wy będziecie obserwować, jeżeli będziecie chcieli. I myślę, że to będzie super, bo jak robi człowiek to, co lubi, to chyba to jest jednak to, nie? Dobra. I teraz tak, tawerna. I zobaczmy jeszcze ulepsza pewne do kolejnego poziomu. A tu. I co, i mamy nowy poziom tawerny, tak? No trochę się pozmieniało, tak? Widać. Gdzieś tam. Spoko, spoko to wygląda. Będziemy się starać jak najszybciej rozwijać naszą tawernę. Mapy w ogóle tu są. Wow. Rozejrzyj się po tawernie. Okej, tutaj mamy coś nowego. Wow. Zamów i odbierz nowe meble już. Mhm. Okej, czyli lepiej też po prostu zamawiać takie stoły, tak? Dobra, i tutaj będzie wyczyszczony, tak? Tak. Czyż... Nie, no, ja chcę tu. Ipu. Super. No i mamy wyczyszczone. No ja jestem zachwycona tą grą. Pierwszy widok i zarąbisty. Dobra, mamy meble zamówić. No mebli, no to tak powiem wam, no co zamówimy? Nic nie zamówimy. No trzeba to zamówić, ale trzeba najpierw mieć pieniądze. Co robi Ania teraz? Myje kubki. Myje kubki. Ui, już zaraz. Zaraz, poczekajcie, nie piekielcie się tak, bo ja muszę umyć kubki. O, tak. Dzień dobry. A nie, to możemy wziąć od razu. Dziękuję bardzo za te wszystkie tutaj pieniążki. Tutaj sobie dolejemy. No pięknie to wszystko wygląda. Takim super stylu. To jest teraz, to będzie moja ulubiona gra teraz. O nie. Zobaczcie, teraz to ja będę lamić w to. Nie no, nie wiem. Znaczy na pewno mi się podoba bardzo i widać, że ta grafika jest super zrobiona w ogóle, jak to jest przemyślane, super, że to ci ludzie tak chodzą. I w ogóle ta tawerna. Tylko wiadomo, mi zawsze brakuje tego efektu jeszcze jednego. Zobaczmy sobie, co tam w ogóle jest. O co tu chodzi? Tutaj idzie się i co? I tu jest Halloween jakieś? Czy o co chodzi? Tam są... Tu się można przemieszczać. Taki otwarty świat. Co tu jest? Wow. Czy tam będzie można coś robić? No ja jestem bardzo ciekawa, bo ja... Z tego, co gdzieś tam wyczytałam, ale nie wiem, czy to jest bujda, czy nie, że właśnie będzie taki bardziej rozwinięty, otwarty świat co do tego tutaj, tej gry. I myślę, że to może być strzałem w dziesiątkę, bo no szczerze mówiąc, bardzo jest mało takich gier rozwiniętych na tyle, żeby coś takiego oferowały. Ui, piękna tawerna. A wy ogólnie co myślicie o tej grze? Jak wam się podoba? Jakie wasze odczucia w ogóle są po tym, jak widzicie tą grę, bo na pewno nie pierwszy raz widzicie, a ona wyszła bodajże już parę miesięcy temu, chyba z 3? Nie wiem. Łóżko można mieć też. Dobra. Meble. I teraz dostawa, kupujemy i czekamy na gościa. Aż nam dostarczy, no. Hitów.
Dobra, czy ja wszystko tutaj dałam? Nie. To umyjmy te kubki, póki mamy czas. Nie pamiętam, jak się nazywa nasz... tutaj... nasza tawerna. Coś ze smokiem chyba. Ale za Chiny Ludowe nie pamiętam co. Dobra, mamy mebla. Sorry. Aha, tutaj. I co teraz? Aha, tab. Tutaj ekwipunek. I... meble. I weź. Aha, czyli możemy tutaj wszędzie... Aha, tam jeszcze mogliśmy, ale to tam wiadomo. Tam jest jeszcze nie ten. A jak odwrócić? A, skręt w lewo, skręt w prawo. Okej. Okay. To ja chcę o w tą stronę. Proszę, mamy tutaj stół. Zamów i odbierz dekoracje. Okej, zaraz to zrobimy. Pomału do celu. Idziemy. Dekoracje, ciekawe. O, kaktus. Świetnie. Kaktus może być. Dzień dobry. Zapraszam do tawerny. Jak ona się nazywa? A, uprzejmy. Uprzejmy smok. Kurde, ciężko będzie zapamiętać. A w ogóle jeszcze tego się możemy pozbyć. Bo to wiadomo, też jest brud jakiś. A jak widzę, to już wolę się tego pozbyć. Poszło. A te pająki muszą tak wisieć. Ja nie lubię pająków. Tutaj podjechał koń. Ja patrzę po tych oknach, czy jeszcze gdzieś jest za tymi dyskami zabite. W ogóle mamy... Pytajcie mnie. Proszę bardzo. Umieć dekoracje. Tab. I umieć dekoracje. Przedmioty. I co? I kaktus na stole ma być? Nie będzie na stole. Czemu nie? Zwiększy reputację. Reputację mamy. Ale jak my mamy tutaj? Aha. Okej, okay, stół na resztki, magazyn. Okej, okej, czaję. Reputacja też przynosi to, co kupujemy, jak dbamy. Mamy patelnię, bar tutaj, tawerna 4, tawerna 6. Ona się powiększa miejscem. Spoko. Ale mamy tam level 3, a to może dlatego, że tu się przełączy. Okej, okay, dobra, czaję bazem. Czaję. Dobra. A my mamy łóżko? W ogóle gdzieś łóżko jest? A tu jest łóżko. Aby to zrobić, poczekaj, a zapadnie smok. Obsłuż wszystkich gości i zamknij tawernę. 22:06. No ja już, widzicie, od trzeciej tutaj bujam tą tawerną i idzie jak idzie. Zamykam tawernę i teraz idę sobie spać. O, w tym momencie. Idziemy spać do rana. Dobra, zobaczmy jak to wygląda w ogóle. Aha, i kogut nas budzi. No super. A tu co, jakieś czyste ubrania mamy, tu mamy szafę. A w tej szafie nic nie mamy, tu mamy jakiś safe. O, pożyczkę można wziąć. Nie chcę od goblina. Goblin to oszuści. Bez obrazy oczywiście. Idziemy tutaj. Otwieramy sobie tawernę. O, tutaj musimy podłogę wymyć, bo nam nabrudziły śmierdziele jedne. Każdego ślada można, ale to fajnie tak znika. Boże. Patrzcie, ja nie muszę 50 razy w to wciskać i zniknęło. I mamy czystą tawernę, jak na razie mamy tutaj piwka, możemy dorobić piwka. Dlaczego by nie? O, się piwko rozdupcyło. Też piwka trzeba zamówić. Ale to tylko 4 byśmy mogli, jak na razie na spokojnie. W sumie nie, w sumie trzeba zamówić, bo zaraz braknie. 4, a napoje? Napoje tylko piwka pewnie. Dzień dobry, witam panią bardzo. Piwko, tak? Piwko. Piwko z rana jak śmietana. Tutaj umyjmy kubeczki.
bo trochę brudne, usmarkane czy coś tam. Aha, czyli jeden, dwa było napisane, jeden umyłam. Okej. Okay. A, okej. Okay. I da się też coś wyrzucić, tak? Stacę. Okej, okay. Worek wsadzamy tutaj. Wora i idziemy tutaj. Ale żeś pani nabrudziła. Mop. No. Naś tutaj chcę to, żeby to wyczyścić, bo normalnie tak naświniła. Dzień dobry. Okej. No. Weź się. Tu. Tu jeden i... Tutaj to. Odnąć. I ręce. I mamy. Super. Idzie nam. Świetnie. Zapraszam do uprzejmego smoka. Tutaj nie podskoczy wam żadna foka. Mhm. Widzicie? Zbawiłam. Miałam powiedzieć. Ciekawe jakie są zachowania jeszcze tych ludzi. No wszystko tu jest ciekawe. By nie patrzeć. Wszystko. Dosyć ciekawe. Oj, proszę, mamy perfekt. Perfekto, już. Dawaj mamony, resztę dla żony. A tutaj, o Jezu, ja panów nie zauważyłam. A, panowie mogli... Cieszę się, że cię widzę. Aha. Okej. Oni gadają ze sobą. Bad good. No to trudno, no jedno jest dobrze, drugie jest złe, tak? Zawsze tak jest. Tutaj dzień dobry, tutaj mamy to. I jeszcze serduszko wygląda, ta strzałka. Dzień dobry. No, no nie na nią. W ogóle jakie te postacie są fajnie zrobione, widzieliście? Patrzcie, uj. No bad piwo, bad, czasami się zdarza. Zdarza się dupcyć to piwo. Dobra. Lecimy sobie. Czorujemy. Mamy well done. I teraz idę ukręcę tego wody. Żeby mogła tę wodę... O! Tutaj. Tutaj wlać. O! Mamy wodę. Czy ktoś jeszcze przyszedł? Nie. Tutaj czekają pewnie. Tutaj kolejni wchodzą. Dzień dobry. Co tam ulepszyć można? Bar. Magazyn. Rozbudowa magazynu. Idziemy. Tutaj dwa piwa. Proszę panowie. A nie, no tak. Bo tutaj i tak nic... Więcej się nie zrobi. Oprócz przetarcia. Mamy to, mamy. Idzie kolejny tutaj. Typ. Muszę umyć kubki. Okej. Okay. Kolejny kubek. Buru, buru w samej wodzie. A, pisało 3. A. Dobra, damy ten. A tu czeka dwójka ludzi, kolejna. I teraz tutaj muszę posprzątać, bo ja widzę ślady, a ja nie lubię śladów. O, proszę, bo brzydko to tak. Dobra, oni już sobie poszli. Dobra, kolejni pewnie przyjdą. To muszę, mam jeszcze jedno piwo. Cholercia, muszę tutaj zrobić te piwa. Bo inaczej to nie dydę. O nie, zero mamy. No i co teraz? Teraz trzeba zamówić zasoby. I teraz trzeba zamówić za 40 piwa. Za 35, 7 piwa jedzie już. Już. Mam dla państwa. Proszę bardzo, państwa, piwo. Tutaj dzień dobry. Proszę bardzo. Znaczy do widzenia, chciałam powiedzieć.
I mamy to, mamy. Tutaj czekają. X2, no troszeczkę wam się wydłuży czas, nie? Jak chcecie we dwoje, no, no trudno. Jeszcze piw nie mam, to już w ogóle. A tutaj woda może. Może ukręcę po prostu wodę, jak już czekam. Mam już wodę, super. Sama się kręci. Super. A, tu. Dzień dobry. Nie mam piwa. Nie mam piwa. Przykro mi bardzo. Muszę najpierw ukręcić. Ukręcić. No zrobić piwsko muszę. To jak co, ale piwo musi dobre być. Fajnie, że też pomoc jest pod F1 i można wszystkiego jakby się dowiedzieć. Dobra, mamy. Idziemy. Dzień dobry. Piwo, 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 piwo. To wasze paliwo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nowy poziom tawerny. Nice. Ulepsz tawernę do kolejnego poziomu. To zaraz, bo na razie to ja ulepszam wszystko tutaj. Mamy kolejny tutaj stolik na resztki chyba. Niech wszystko po kolei będzie. W tej tawernie i będziemy sobie ulepszać. Co to znaczy? Możesz teraz postawić gotowe naczynia, aby na przykład wziąć tacę. Okej. Okej, super, to jest super. Czy mogę coś takiego zrobić? Przełożyć tu. Okej, super, to jest super sprawa. Brak czystych naczyń. Jak to brak czystych naczyń? Przecież ja miałam czyste naczynia. Dawaj. Gdzieś mi te kubki wcina. Już. Kubki mi wcina i o tyle. Przyjdą? Nie mogą przyjść, czy mogą? Na brudny stół. Już. Już idę, już idę, już idę. Czyszczę. Już czyszczę. Już będziecie mieć tutaj, panie, czysto. Ui. A też cenę chyba można tego piczku dawać, czy nie? Jakieś ceny, coś ten? Prawa, dostawa, dekoracje. Chyba nie. Chyba żadnych cen nie można. Albo będzie można później. Bo to też jest możliwość. Dobra, mamy 5 dych, ale to trzeba kupić na zasoby. No, trzeba kupić chociaż 10 piw, bo to inaczej to nie ma takiego bytu. A tutaj cały czas schodzą i tutaj chcą to tutaj pić. Więc musimy jak najlepiej się tutaj z tym wszystkim ogarnąć. Tutaj, tutaj, tutaj. Proszę bardzo. I tutaj też. A, dwa piwa tam. Shit, a ja nie mam piw. Już, 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 już. Mam już, będę mieć. Fajnie. Ja chcę pracownika. Pracownika chcę. Sama tawerny nie ogarnę. Nie ma opcji. Już idę. Ale brak czystych naczyń. Dziwne. Dobra, już. Brudny stół. No ja ci dam. Brudny stół. Na pewno. Już, już. No co ona zrobiła? Tam on, nie pamiętam, kto tu siedział. O, tutaj pięknie. Czysto.
Perfecto. Dobra. Tutaj mamy zamówienie. Tu mamy zamówienie. Tu mamy brudne naczynie. Tu mamy brudne naczynie. I brudny stolik. Kurczaki. Proszę bardzo. Już tutaj brudne naczynka wsadzamy. Tutaj rozszerzamy. Bar, poprawa miejsca, więcej naczyń. Więcej naczyń. 15 naczyń. Super. Tu już idę. Już idę. To tutaj. Cześć. Cześć do umycia, no to czekamy. Raz. Dwa. Trzy. A co, już się umyło? Woda. Dzień dobry. Proszę bardzo. Tutaj już idą sobie panowie. Tutaj kolejni sobie przychodzą. Już tutaj tak. Idziemy, ulepszamy. Tawerna 300. Okej. Okay. Nawet toaleta będzie. To się nazywa to coś. Okej, okay, umyjmy te naczynia. Ui. Proszę. A, czyli dwa za jednym zamachem. Nieźle. Okej, okay, dwa piwa i już się robi. Proszę bardzo. A nie mam piwa. O, to trzeba piwo mieć. Piwo. 10, spoko. 10. Okej, okay, tu można mieć i to jedno można umyć. Już. Mamy to. Mamy. Piwo nam jedzie. No trochę daleko, ale jedzie nam. Tutaj mamy magazyny, na których nic nie mamy. Idę tutaj już, wyczyszczę. Tak myślałam, że naśminiłyście. No bo jak żeby inaczej. Wszystko jest zaświnione. F. Dobra, idę. Mamy tutaj tu. Teraz tak, tutaj 10 piw możemy zrobić. O, widać w końcu stos umytych tych szklanek. To jest super. Pięknie. Mam za... wow. Zapis się ukończył. Perfekto mam. A nie, to poprzenosimy. Dobra, mamy. Dobra. Wyczyszczona. Ktoś tam czeka? Czeka. Idzie. Ja mogę jeszcze zrobić? Ui! Dzień dobry. Na razie jest łatwiej, bo tak piwo jedno dajemy. Ciągle to samo. Kurde, ale fajtłapy to są niesamowite. Mi tu tyle, aż nabrudzić. 50. O, poor. Nice.
No trochę wydaliśmy tych kubków, w sensie ogarnęliśmy. Więc jakieś tam zadania się robi. Już myję te kubki. Już kolejny kubeczek leci. I super, mamy to. Mamy pieniążki. Teraz idziemy ulepszyć do trzeciej tawerny. I to będzie tyle w tym odcinku, myślę. Jak ulepszymy do poziomu trzeciego. Zobaczcie sobie sami, ulepszamy. Mamy toaletę. Wychodek. Będziemy mieć nowe zadanie. Także to wygląda jak ze Shreka trochę. Toaleta. I to by było w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz na temat tego, co wam się tutaj podoba, co wam się nie podoba, jak to działa w moim wykonaniu. I widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że tawerna to będzie to, czego chcecie. Cześć i pa!